Halo. Witam w kolejnym odcinku programu Niemiecki w Parę Minut. I dziś będziemy mówić o czasie przyszłym, Futur 1 i Futur 2. Czyli czas przyszły, Futur 1 i Futur 2, to dzisiejszy temat. Już Państwo poznaliście czas teraźniejszy, czas przeszły, więc czas przyszły też jest konieczny, żeby móc precyzyjnie wyrażać swoje myśli. Przejdźmy do wyjaśnienia, na czym polega Futur 1, czyli czas przyszły. Futur 1 składa się z czasownika, można powiedzieć, posiłkowego werden plus bezokolicznik na końcu zdania. Ten czasownik będzie nam pomagał tworzyć ten czas przyszły i on oznacza w języku polskim coś takiego jak będę. I kolejny slajd pokazuje nam przykład, czyli ich werde meine Hausaufgabe machen, czyli ja będę moje zadanie domowe robił, dosłownie. Taki, taki oto przykład. Na drugim miejscu mamy czasownik posiłkowy werden, tak go nazwijmy, ponieważ on pomaga nam stworzyć ten czas przyszły, a na końcu mamy bezokolicznik. Jest to o tyle wygodne, że tylko ten czasownik odmieniamy. Przejdźmy dalej. Odmiana właśnie czasownika wygląda w taki sposób. Ich werde, du wirst, er sie es wird, wir werden, ihr werdet sie sie werden. I tu należy zwrócić uwagę na to, że to e zamienia się w pewnym momencie na i. Ale myślę, że jak Państwo sobie spokojnie zerkniecie na tą odmianę, to wszystko będzie jasne. Przejdźmy dalej. Mamy. Yhm, Oczywiście tutaj mowę o y, czasie przyszłym, ale chciałbym Państwu też powiedzieć, że jeśli istnieje tylko taka możliwość, to będziemy za pomocą czasu teraźniejszego mówić o przyszłości w języku niemieckim. Robimy to również w języku polskim. Na przykład Was machst du morgen? Czyli co robisz jutro? Na to pytanie możemy odpowiedzieć za pomocą czasu teraźniejszego, czyli morgen mache ich meine Hausaufgabe. Czyli jutro robię moje zadanie domowe. Co robisz jutro? A jutro robię moje zadanie domowe. Czyli używamy tu czasu. Teraźniejszego y, a, mówimy o przyszłości. I oczywiście ich werde meine Hausaufgaben machen, to też y, możemy powiedzieć, czyli ja będę robił moje zadanie domowe. Przy czym ten Futur 1, czas przyszły, on mówi o jakimś y, konkretnym zamiarze, o jakimś takim y, pewnym zamiarze, y, o pewnym zdecydowaniu takim, że będę coś robił. Takie To jest silne przekonanie, y, że będę coś robił. Y, dobrze, przejdźmy dalej. Przykład, ich, przepraszam, sie macht sport, czyli ona uprawia sport, czas teraźniejszy. I tutaj widzimy, jak to się zmienia w czas przyszły. Sie wird sport machen, czyli ona będzie sport robić, ona będzie sport uprawiać. Czyli tu posiłkowy, powiedzmy, na drugim miejscu, na ostatnim mamy czasownik w bezokoliczniku. Ten na końcu się nie odmienia. Kolejny przykład. Er fährt nach Deutschland, czyli on jedzie do Niemiec, er wird nach Deutschland fahren. Czyli on będzie do Niemiec jechał. Przy czym, jeżeli ktoś by nas zapytał, co on robi jutro, to możemy powiedzieć: On jedzie jutro do Niemiec, albo on będzie jutro jechał do Niemiec, powiedzmy. Więc to ten czas Futur Einz mówi o pewnym konkretnym zamiarze. Ok, przejdźmy dalej. I mamy znów. Ich stehe um 6 uhr auf, czyli ja wstaję o szóstej. Możemy oczywiście powiedzieć, że um, ja będę wstawał o szóstej, czyli ich werde um 6 uhr czyli to werden to jest takie właśnie będę, nasze polskie, jeśli chcemy to tak porównać um, dla głębszego zrozumienia. Kolejny slajd. Ich putze meine zęby, czyli myję zęby. Ich werde meine Zyny putzen, czyli będę mył zęby. Dalej. Czas przyszły, zakończony, Futur 2, czyli możemy teraz spokojnie do tego przejść, ponieważ poznaliście w poprzednim odcinku Państwo czas przeszły, perfekt, A trochę ten Futur 2 składa się e, właśnie też z tego, z tego czasu przeszłego. Oczywiście będziemy potrzebować tutaj czasownika Werden plus particip 2. Particip 2 to jest ten czasownik właśnie w czasie przeszłym, ten Gemacht na przykład. I dodajemy tutaj czasownik posiłkowy haben lub sein. Oczywiście to, to, kiedy go używać, to w poprzednim odcinku było. I przejdźmy zatem do przykładu. Mamy ich werde meine Hausaufgabe gemacht haben, czyli futo to czas przyszły, zakończony, czyli tą czynność w przyszłości będę już miał zakończoną, czyli to zdanie oznacza, że będę miał już moje zadanie domowe zrobione, czyli one będzie już wtedy zrobione. <laughs> Ich werde meine Hausaufgabe gemacht haben. Czyli e, jutro o 15.00 będę już miał zrobione zadanie domowe, na przykład. E, żeby właśnie zrozumieć ten czas przyszły zakończony. Że nie będę robił to zadanie domowe, tylko będę już je wtedy miał zrobione. Czyli zakończona przyszłość. Przejdźmy dalej. Ich werde einen Tee trinken. To jest futur 1. Czyli ja będę herbatę pił, tak dosłownie. A w tym futur 2. Ich werde einen Tee getrunken haben. Czyli będę miał już Wypitą herbatę. Coś takiego, czyli właśnie zakończona przyszłość, czyli wtedy to już będę miał wypitą tą herbatę. Nie będę już jej pił, tylko będę już ją miał zakończoną, wypitą. Kolejny przykład. Ich werde etwas essen, czyli będę coś jadł. Ich werde etwas gegessen haben, czyli wtedy już będę miał pojedzone, że tak to dosłownie e, ujmę. Ich werde etwas gegessen haben, czyli wtedy już będę pojedzeniu, będę miał już pojedzone, tak dosłownie można to ująć. Ich werde etwas essen, czyli będę coś jadł. Ok, dalej. Ich werde ein Buch lesen, czyli będę czytał książkę. Ich werde ein Buch lesen. Natomiast Foto 2. Ich werde ein Buch gelesen haben. Czyli będę miał już książkę przeczytaną, ponieważ jest to właśnie zakończona przyszłość. Ich werde ein Buch gelesen haben. Przejdźmy dalej. Ich werde meine Wohnung aufräumen. Czyli będę sprzątał moje mieszkanie. Czyli no, będę sprzątał albo właśnie posprzątam moje mieszkanie. Widać, można to rozumieć dwojako. Ich werde meine Wohnung aufräumen. Będę sprzątał mieszkanie. Będę sprzątał mieszkanie. Posprzątam moje mieszkanie. A. Foto Ich werde meine Wohnung haben. Czyli będę miał już swoje mieszkanie posprzątane. Także przyszłość zakończona wtedy, jak już przyjdziecie, na przykład, to będę miał już mieszkanie posprzątane. Nie będę już sprzątał, tylko będę miał mieszkanie posprzątane. Przejdźmy do zadania domowego. Ich lerne Deutsch, czyli uczę się niemieckiego. To zdanie proszę przerobić. Na futur 1 I, i futur 2. Mam nadzieję, że te poprzednie przykłady już Państwu pokazały, jak to wygląda i z łatwością zrobicie Państwo to zadanie domowe. No i na koniec, proszę Państwa, jak zwykle suchar. Ale to już jest chyba taki mega suchar, taki, że no po prostu Naprawdę, mógłbym jeść w tym samym momencie słucharka y, opowiadając ten dowcip. Jest to dowcip, y, przy którym się prawdopodobnie nauczymy właśnie słówka de czyli jasnowic. Y, ładnie tutaj y, można sobie podzielić to słówko hel, czyli jasny, zier, wic, powiedzmy, czyli jasnowic. Znaczy zeer nie dosłownie wic, ale taki, y, ja bym to dosłownie przetłumaczył, patrzec taki, który, który ogląda. Czyli jasnowic y, i Dowcip polega na tym, że przychodzi jakiś pan do Jasnowidza. Kommt ein man zum Helzeja. On er klopft an die tür, czyli puka do drzwi. Bum, 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 bum. A jasnowidz się pyta, wer ist da? Czyli kto tam? To no nie uważacie że Państwo, że jasnowidz powinien wiedzieć, kto za drzwiami stoi? <grywki> Mówiłem, mega suchar. No, i to oczywiście. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Futur 1, futur 2, czas y, przyszły. I czas przyszły zakończony, ale pamiętajcie Państwo, że jeśli tylko to możliwe, to y, mówimy o przyszłości w czasie teraźniejszym. Jeśli tylko to możliwe, jeśli się tak da, porównajcie sobie Państwo, jak używamy tego w języku polskim, y, podobnie jest w języku niemieckim, czyli jeżeli ktoś nas zapyta, co robisz jutro, to też pytanie już jest w, y, w czasie teraźniejszym, co robisz jutro. I tutaj to taki ten okolicznik czasu, to określenie takie czasowe mówi, że jutro. I to samo w odpowiedzi. Jutro idę do kina, więc możemy tu odpowiedzieć spokojnie w czasie teraźniejszym natomiast jeżeli powiemy co będziesz robił jutro to to już wyraża taki konkretny zamiar co będziesz jutro robił no będę jutro szedł do kina właściwie pójdę do kina więc Gdybyśmy nadużywali tego werden w tym języku niemieckim, to będzie to trochę nienaturalnie brzmiało. Warto zatem, właśnie kiedy to tylko możliwe, używać czasu teraźniejszego, mówiąc o przyszłości. A najlepiej przyjrzyjcie się Państwo, jak robią to Niemcy. Ci, którzy mieszkają w Niemczech na co dzień, obcując tym językiem, na pewno mogą z łatwością się temu przyjrzeć. W telewizji też co nieco możemy zobaczyć. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!